Protokół z posiedzenia dyskusyjnej grupy ESD w dniu 11 sierpnia 79 w lokalu przy ulicy Roosevelta 5. Protokolant Janusz Pyziak. Zebranie rozpoczęło się od ogólnych chichotów i klasycznej febefrenii. W chwilę po uroczystym zjedzeniu przez grupę składkowej babki, posiłek jak zwykle oszczędny ze względu na ciężkie czasy i szlachetne ubóstwo właściwe wszystkim członkom grupy, do lokalu wkroczyła członkini Ida Borejko, którą po krótkiej naradzie postanowiono zuniformizować. Niewdzięcznej, lecz głównej roli uniformizatorki podjęła się członkini Filipiak i zuniformizowała członkinię Borejko Idę, używając do tego celu nożyczek biurowych, które okazały się wyszczerbione, nożyczek do manikir, które okazały się nieostre, brzytwy pana Borejko, która okazała się zbyt ostra, noża kuchennego, który mimo determinacji członkini Filipiak nie na wiele się przydał, bo miał za długi czubek, i raz jeszcze brzytwy pana Borejko, która okazała się operatywna po przećwiczeniu podstawowych ruchów na średniej wielkości globusie plastikowym. Opatrunki założyła członkini Borejko Gabriela. Ida Borejko otrzymała pochwałę prezeski za wyjątkową cierpliwość, męstwo i stoicyzm, z jakim przyjęła 3 rany cięte i 1 kłutą. Po uprzątnięciu sporej ilości rudych loków z podłogi lokalu członkinię Borejko Idę poddano ogólnym oględzinom i stwierdzono, że jej wygląd po uniformizacji znacznie się poprawił. Część naukowa zebrania rozpoczęła się zaraz potem. Członkini Ida Borejko oświadczyła, że referatu wygłosić nie może. Primo, z powodu kataru. Sekundo, gdyż zupełnie zapomniała o tym, że w celach naukowych ma oddać się nieróbstwu i przez pomyłkę pracowała jak dziki osioł. Na liczne zapytania zebranych udzieliła wyczerpujących wyjaśnień, podając adres pracodawcy i streszczając zwięźle swoje przeżycia w okresie pracy u wyżej wymienionego. Złożyła również dobrowolną samokrytykę, dodając, iż całkiem wywietrzało jej z głowy, że członek grupy ESD nie zaniedbuje rozsyłania eksperymentalnych sygnałów dobra nawet w fazie duchowej prostacji. Tu wywiązała się krótka dyskusja. Członkini A. Kowalik stwierdziła kategorycznie, że nakłonianie chorego człowieka do poddania się operacji, więcej nawet, uczciwe załatwienie mu bezpłatnego miejsca w szpitalu i nieustawanie w pomocy dla poszkodowanego psa imieniem Lucyper stanowi bez wątpienia przejaw dobra. I jako tako świadczy jak najlepiej o lojalności członkini Borejko Idy wobec grupy ESD. W tym miejscu do dyskusji włączyła się Gabrysia. To jest członkini Borejko Gabriela i uśmiechając się z właściwym sobie urokiem powiedziała, że opinię w sprawie duchowego profilu Idy trzeba by właściwie spytać owych dwóch chłopców, których, jak słyszymy, członkini Borejko Ida pomalowała w afekcie na kolor zielony. Wzmianka o owych dzieciach ulicy wywołała burzliwą i chaotyczną dyskusję, którą próżno bym usiłował tu streścić. Poirytowana Ida Borejko zamknęła ją stwierdzeniem, że członkowie grupy ESD lepiej by zrobili, przechodząc od słów do czynu, i niech sami spróbują zawrzeć znajomość z tymi zielonymi potworkami. Wyraziła też powątpiewanie odnośnie umiejętności pedagogicznych grupy oraz jej rzeczywistych zainteresowań społecznikowskich. Poradziła, by grupa ESD próbowała czynić dobro w praktyce w ciasnym kontakcie z ludźmi wychowującymi swe dzieci w kulcie konsumpcji i zaniedbującymi ich rozwój duchowy. Zobaczymy, dodała, jak wam wtedy miny zrzedną. Z kolei głos zabrała prezeska Kowalik, oświadczając, że ona osobiście jest głęboko poruszona wypowiedzią Idy. W rzeczy samej, dodała, i ona jako prezeska od dawna odczuwała potrzebę konkretnego działania dla dobra społeczeństwa i ludzkości, a pragnienie to nasiliło się w niej w czerwcu bieżącego roku, kiedy to bawiła w Gnieźnie. Obecnie prezeska Kowalik odczuwa apogeum tej tendencji i
nie zamierza dłużej zasypiać gruszek w popiele. W dalszym ciągu swej poruszającej wypowiedzi prezeska wskazała na konieczność niesienia pomocy potrzebującym, wspomagania ludzi sponiewieranych przez życie oraz służenia swymi umiejętnościami tam, gdzie sytuacja tego wymaga. Pamiętajmy, dodała w podsumowaniu, że gdziekolwiek zbierze się choć kilka osób z dobrymi chęciami, tam zawsze dobro weźmie górę. W zakończeniu prezeska zażądała, by grupa ESD opracowała program zajęcia się losem zaniedbanych moralnie dzieci. Wniosek przyjęto przez aklamację. Członkini Borejko Gabrysia dorzuciła w tym miejscu błyskotliwe, jak to ona, Nihil Adeo Malum Est Quin Boni Mixturam Habeat, co oznacza, jak wyjaśniono niedouczonej części grupy, że nic nie jest tak złe, żeby nie miało przymieszki dobrego. Zdanie to za ogólną aprobatą postanowiono uczynić dewizą grupy ESD. Każdy członek grupy zobowiązał się wykuć je na pamięć i nie zapomnieć przez całe życie. Termin następnego posiedzenia ustalono na dzień 12 bieżącego miesiąca ze względu na brak pogody, okres wakacyjny i dużo wolnego czasu, jakim w związku z tym dysponują członkowie grupy.